Więcej ogródków działkowych to postulat klubu radnych Suwałki Przyszłości, którzy dostrzegli ogromne zainteresowanie Suwałczan małymi skrawkami ziemi, stanowiącymi prywatne oazy zieleni. Popularność niewielkich działek służących wypoczynkowi i rekreacji, ale też nierzadko uprawie warzyw czy chociażby kwiatów jest ogromna. Szczególnie po okresie pandemii, podczas której ogródki działkowe były swoistym azylem pozwalającym na chwilę wytchnienia podczas powszechnego lockdownu. Dzisiaj posiadanie takiego skrawka ziemi to marzenie wielu mieszkańców blokowisk. W portalach ogłoszeniowych rekreacyjne działeczki liczące po 300-350 metrów powierzchni osiągają kosmiczne ceny sięgające 140 zł za metr. Radni najmłodszego samorządowego klubu wypatrzyli 12-hektarowy teren w pobliżu ulicy Filipowskiej i wyszli z pomysłem, by teren podzielić na małe fragmenty. Znaleźliśmy taki teren prawie 12 hektarów przy ulicy Filipowskiej. Tutaj jest ulica Krasickiego. Można powiedzieć tutaj Zielona Górka, czyli praktycznie sam wyjazd Suwałk. Teren w chwili obecnej jest to teren niezagospodarowany. Przedstawię to później. Zostawimy. Teren w chwili obecnej jest niezagospodarowany. Są to pola uprawne z bardzo dobrym dojazdem. W założeniu chcielibyśmy, żeby ten teren był podzielony nawet na działki już od 200 metrów do 300-350. Zostały wykonane tam drogi dojazdowe, wspólne wiaty śmietnikowe. W założeniu chcielibyśmy, żeby te działki zostały wystawione do sprzedaży, nie dzierżawy. Sprzedaż, żeby nie odbywała się partiami, żeby windować te ceny. Tylko jeżeli wyjdzie po podziale, nie wiem, 300-350 działek, to żeby był to przetarg nieograniczony, kopertowy, czyli kto po wycenie złoży najwyższe oceny oferty, to najlepszych tam 350 ofert jednorazowo będzie wybranych, żeby jak najniższa była cena jednostkowa działki. Szacujemy, że tutaj te działki by się wahały w granicach od 20 do 30 paru tysięcy. Miasto uzyskałoby ze sprzedaży z tego tytułu w granicach 8-11 milionów, ale żeby to nie był tak całkowicie dochód tylko dla miasta, w ramach tej sprzedaży miasto, żeby zobowiązało się w aktach notarialnych, że w terminie tam 30 mniej więcej 6 miesięcy doprowadzi do działek media typu wodę, kanalizację, przyłącza elektryczne. Czyli w skrócie były to działki uzbrojone, jednak nie pod budownictwo mieszkaniowe całoroczne, tylko rekreacyjne domki o powierzchni w granicach 25-35 metrów, żeby to było ograniczenie, plus jakiś budynek gospodarczy na przechowywanie narzędzi i innych rzeczy tam w granicach 10 metrów. Obszar miałby posiadać również sieć wewnętrznych dróg dojazdowych. Radni cudów tu nie oczekują. Ich zdaniem wystarczą 3-4-metrowe ciągi z piaszczystą nawierzchnią. Do realizacji tego pomysłu droga jeszcze daleka. By móc zrealizować zamysł, konieczny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Klub zapowiedział, że zamierza o stworzenie takiego dokumentu zawnioskować.